Wtorek, 30 dzień maja, z tej strony Łukasz Fiołek, Fibonacci Dream School, Euro 1, kreska jednogodzinowa. Znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Pierwsza reakcja na wysokości 50% FIBO była dosyć wyraźna na blisko 50 pipsów. Zbliżamy się do 7,86. Tutaj ta pierwsza reakcja popytowa już zaczyna gdzieś być widoczna na ponad 20 pipsów. Wyznaczamy w ten sposób dwie ważne zapory popytowe na dzień dzisiejszy na eurojenie. Te zapory, te wsparcia wynikają typowo z położenia punktu D układu harmonicznego i ten układ zaznaczam za pomocą dwóch trójkątów. Mamy pierwszą część układu, czyli fala XAB, zaznaczam za pomocą dwóch niebieskich trójkątów i druga część układu BC. I D. Pamiętajmy, punkt D może być zarówno na wysokości 7,86, to jest wtedy jest układ harmoniczny Leonarda, może być na wysokości 8,86 i to jest klasyczny nietoperz, także te dwa mierzenia powinniśmy wziąć pod uwagę, obserwować tutaj jako ciekawostka. Pamiętajmy, że bardzo często pierwsza reakcja już jest na wysokości 7,86, potem mamy dynamiczne zrzucenie do 8,86, no i ta reakcja docelowa, ten popyt dopiero z tego drugiego miejsca się uaktywnia. Pamiętajmy, że między tymi dołkami często pojawia się dodatkowo dywergencja, zaznaczę ją celowo innym kolorem, żeby nam się to wszystko nie zlewało. Czy to na MACD, czy na stochastiku, na RSI, nie ma większego znaczenia. Jeżeli ta dywergencja ma być pomiędzy tymi dołkami na mierzeniach FIBO, ona po prostu tam będzie. Podsumowując, dwa ważne poziomy typowo popytowe na eurojenie, o których powinniśmy pamiętać. 123,25, 122,92.